Rozpoczynamy tydzień poprzedzający uroczystość Bożego Narodzenia i w te poszczególne dni w Kościele rozważamy, słuchamy, czytamy Ewangelii poprzedzających wydarzenie narodziny Mesjasza. Też skupiamy się na, na proroctwach zapowiadających Jego przyjście. W pierwszych czytaniach mszalnych. A dzisiaj w Ewangelii mamy postać, która jest bohaterem, to znaczy święty Józef. I ten piękny fragment, w którym anioł przemawia do niego we śnie. Józef jest postacią wyrazistą. Józef jest, jest dobrym człowiekiem. Jest człowiekiem kochającym Boga, kochającym człowieka. I Pan Bóg to. Te jego cechy i tą jego otwartość wykorzystuje. Sam fakt, że Bóg ma możliwość przemawiać do niego właśnie we śnie, też pokazuje nam, jak Józef był, był czystym człowiekiem. W śnie przecież działa nasza podświadomość, tak? a więc to wszystko, co w jaki sposób przeżywamy, czym się karmimy. I co w ciągu dnia nie wychodzi nam na zewnątrz w sposób przynajmniej kontrolowany przez nas, a w śnie, no właśnie, te nasze czasami dziwne, takie niezrozumiałe sny, to, to często oddźwięk tego, co tak naprawdę przeżywamy wewnątrz. A Józef widzimy, że, że tak w jego najgłębszej części, w, w, w niego, w, w głębi duszy, jest po prostu zjednoczony z Panem Bogiem. I Bóg ten jego stan, tą jego troskę o siebie, o drugiego człowieka i, i relacje z Panem Bogiem wykorzystuje, aby przekazać Mu wiadomość. Popatrzmy też na tą postać również jako inspiracja dla nas. Dlaczego warto dbać o nasze wnętrze? Dlaczego warto. Dobrze przeżywać dzień, karmić się dobrymi rzeczami, tak, żeby budować głęboką duchowość, tak aby Bóg mógł swobodnie do nas przemawiać, kiedy tylko zechce, i ostatecznie, abyśmy mogli pozytywnie odpowiedzieć na Jego wezwanie, na Jego propozycję, tak, tak jak to zrobił święty Józef.